już wtedy były przecież procesy bardzo często psychoanalityków właśnie za coś takiego. Bo nagle okazywało się, że to niemożliwe, że coś takiego się wydarzyło. To był taki jakiś dosyć słynny proces w Stanach Zjednoczonych, że tam kobiecie zasugerowano, że w młodości wczesnej gdzieś tam popełniła aborcję wieszakiem zresztą coś, jakieś takie rzeczy. Po czym okazało się na podstawie tam badań jakichś ginekologicznych z karty pacjenta, że okazało, że ona w tym wieku to akurat ona była dziewicą, tak, więc w ogóle. No i potem poszła wielomilionowe w ogóle tam odszkodowania szły za takie nieudane terapie. Przepraszam pani, jeszcze chciałbym się zapytać odnośnie kwestii homoseksualnej, bowiem ja zauważyłem przynajmniej, robiłem takie swoje mini badania, w cudzysłowie, między znajomymi, którzy uważają siebie za właśnie gejów tudzież lesbijki. I wie pani, z tego, po przeprowadzonych rozmowach, zauważyłem, że właśnie ten problem, można się go w zasadzie doszukać w dzieciństwie, gdzie to może, ja to łączę z tym, co również zauważyłem w kontekście rodzin, o czym pani mówiła, że kiedy jest faktycznie ta słabnąca pozycja mężczyzny, nie mówię tutaj właśnie o matriarchacie, bo to też trzeba rozróżnić, tylko właśnie o słabnącej pozycji mężczyzny, gdzie nie ma tego właśnie autorytetu, tego oddania takiej tradycyjnej męskości, przekazania tej męskości synowi. I to zauważyłem, że właśnie osoby popadają w takie trendy współczesne, które zachęcają do stawania się, poszukiwania własnej drogi, stawania się osobą homoseksualną, tego wyzwolenia się. I właśnie moje pytanie brzmi tak, czy faktycznie w kontekście, ja to tak uważam, jak w latach 90. pisano w książkach, w kontekście choroby homoseksualnej, czy można się doszukiwać jej przyczyn, genezy w dzieciństwie? Wszystkiego się można doszukać w dzieciństwie, ale jak czy, się naprawdę czy pan, bardzo chce. Czy pani zdaniem ma to, może mieć to podłoże takie? Trudno, znaczy mówi pan o chorobie homoseksualnej, znaczy ja w ogóle ciężko mi jest spojrzeć na homoseksualizm jak na chorobę, ciężko mi jest spojrzeć, znaczy uważam, że jest to po prostu zwyczajnie grzech, tak? Że człowiek, tak, no ale to jest jakby inny aspekt, tak? Bo to, że my dzisiaj postrzegamy homoseksualizm jako normalną orientację seksualną, to też nie jest normalne, bo w 1974 roku raptem jeszcze był na liście zaburzeń, tak? Potem, jeszcze w 90-tych latach. A potem stało się tak, że na liście zaburzeń jest to, że ktoś nie akceptuje swojego homoseksualizmu, więc to jakby wszystko idzie cały czas, to jest ten postęp taki. Czy można się doszukać w dzieciństwie? Na pewno dzieciństwo ma wpływ na życie człowieka. No ja nie mówię, że nie, bo to jest oczywiste, tak, że nasze doświadczenia, my zbieramy sobie te doświadczenia, tak, ale nie można też się tak zafiksować, żeby wszystkiego się doszukać, bo jest to trochę zrzucenie odpowiedzialności, tak. Bo ja się czuję wtedy lepiej, tak, no bo nie miałam na to wpływu, tak, to nie jest mój ten... No tak, też co innego jest uznać, że jakby jak są przyczyny jakieś, że na przykład w moim dzieciństwie coś się stało, czy w mojej rodzinie sytuacja była taka, a nie inna. Ale się to nie usprawiedliwia. Tak, tak, bo tak jakby to, tak. To, że stwierdzimy, że jakaś skłonność mogła jakby być spowodowana w jakimś mniejszym, w jakimś stopniu jakąś sytuacją, to też jest czym innym niż jakby właśnie usprawiedliwianie tego na zasadzie, że no moje dzieciństwo to mi zdeterminowało i ja taki... Tak, albo jestem chory na przykład, tak właśnie to akurat o tym mówię też, tak, że to też zwalnia jakby homoseksualizm z pracy nad sobą, znaczy z pracy nad sobą, w ogóle jakby jakąkolwiek drogą, zawraca z dobrego kierunku, tak, bo jakby zamyka drogę do nawrócenia choćby, tak? Czy jest taka teoria, która mówi o tym, że w przypadku na przykład chłopców, gdzie wiadomo, że potrzeba nam na początku w dzieciństwie otrzymać akceptację od rodzica tej samej płci, tak? Czyli chłopiec powinien dostać akceptację od ojca, tak, jesteś mężczyzną i tak dalej, tak jest, prawda? No to momencie, to są takie... Jeśli nie ma tego ojca, to teoretycznie chłopiec później poszukuje tej akceptacji u osób tej samej płci. Ale wie pani, co, jakby się tak zastanowić, to większość z nas tutaj wszystkich... Można, prawda?
prawda, powinna być zaburzona mocno, albo tak, a tak nie jest, tak? To dotyczy jednostek. Z homoseksualizmem bywa tak, że ja uważam, że, no bo są na przykład badania a propos homoseksualizmu, bardzo ciekawe zresztą, że najwięcej partnerów seksualnych męskich miały osoby deklarujące się jako lesbijki. Czyli to się wiąże z ogólną rozwiązłością seksualną, jakby z takim ogólnym, prawda, a do tego dochodzi ta propaganda, która jest wszechobecna, to zawyżanie jakby liczby, tak? Tak, tak, bo to jest propaganda, to jest po prostu zwyczajnie tak, bo to tak jak z wyborami się robi, tak, sondaże wyborcze, tak, żeby podciągnąć ten. I młody człowiek, który wchodzi gdzieś w życie, on mówi, no teraz to co to jest, tak, to drugi jest teraz homoseksualny, to ja też mogę być, tak, no nie zastanawia się już, tak, zamyka sobie drogę własnego jakby rozwoju, własnego myślenia. A brak zgody na to jest już problemem osobistym człowieka, czyli już wtedy jest się homofobem, czyli no więc dokładnie. Odstaje się od normalności, od normy. Ja podejrzewam, że homofobia niedługo będzie spokojnie na liście zaburzeń psychicznych i wpisana i to w ogóle. Bo wiecie Państwo, jak się tworzy choroby, tak? Choroby to nie jest tak, że one tam są cały czas takie same czy coś. To właśnie jest tak, że zbiera się amerykańskie towarzystwo psychiatryczne i ono arbitralnie, za pomocą głosowania, decyduje, czy to zaburzenie jeszcze jest zaburzeniem, czy już nie jest zaburzeniem, czy może to jest normalne, czy może nie jest nienormalne. No więc w ogóle nie ma czegoś takiego jak tak. Od kiedy odeszliśmy od kiedy zaczął się ten taki relatywizm totalny, tak, że nie ma czegoś takiego jak dobro, tak, które jest uniwersalne, które po prostu jest, tak, a my mamy je tylko odkrywać. To już tego nie ma, tak, my możemy sobie tworzyć. I tu jest ten błąd. Tak. Cały czas różne tam ma takie, wysuwa takie postulaty, żeby faktycznie obniżyć wiek, żeby nie było, że jako pedofilia, o co chodzi, tak. Przecież dzieci też chcą być szczęśliwe. Ale oczywiście, no to cały czas te postulaty swoje wysuwają. Wszystko to się wzięło od raportu Kinzeya, nie wiem, czy Państwo znacie raport Kinzeya. To jest to w ogóle, to jest przerażające, warto sobie obejrzeć, jest taki fajny film właśnie o raporcie Kinzeya. Jest tak naprawdę przerażający, co się działo tam. Właśnie chyba, on ma chyba tytuł Raport Kinzeya, albo jakoś tak, jest rewelacyjny film, jest taki dokumentalnym filmem, ale opisuje dokładnie, jakby badania Kinzeya były w ogóle mocno sfałszowane, tak, bo tam było, bo on badał seksualność zwykłego takiego przeciętnego Amerykanina, no i wyszły mu wyniki przedziwne, tak, że tam strasznie duży procent tych Amerykanów to tam mają takie czy inne dewiacje. No i co się okazało, że on po prostu zbadał ochotników, tak? Czy popełnił błąd jakby przy wyborze tej próby badawczej, a ochotnikami byli zwykle więźniowie i prostytutki. No więc trudno się dziwić, że te wyniki były kompletnie inne niż normalnej populacji amerykańskiej. I on te wyniki przedstawił jako właśnie coś takiego. I to jest właśnie ta manipulacja, tak? Że w związku z tym, skoro wszyscy tak robią, to czemu ja nie mogę, tak? Znaczy to jest. Ale najgorsze tam jest akurat u Kinzeya, bo była właśnie pedofilia i to jest, bo dzięki temu raportowi w ogóle, bo Kinzej był jeszcze jako biegło sądowy też w różnych procesach pedofilskich, no i on przekonywał, że w ogóle pedofile nie powinni być karani, bo to jest ich tam, prawda? A w ogóle przekonanie było takie, że dziecko jest od samego początku seksualne, tak? Że ono jest seksualne, ono musi przeżywać swoją seksualność i to dobrze, że ją przeżywa z dorosłym, bo dorosły lepiej potrafi wprowadzić dziecko w ten świat, tak? No potworne rzeczy, naprawdę potworne. Tam były pokazane takie tabelki w tym filmie, tabelki, jak on szkolił pedofili do tego, żeby mu eksperymenty przeprowadzali, tak? Czyli oni gwałcili dzieci i zapisywali ze stoperem w ręku, tak, reakcję tych dzieci, tak? Które nazywali zresztą orgazmem, bo to czas do osiągnięcia orgazmu przez dziecko. Orgazmem była nazywana każda reakcja typu krzyk, płacz, konwulsje, wymioty, takie rzeczy, tak. No to po prostu to są rzeczy tak potworne, że w ogóle się nie da. Do dzisiaj na raport Kinzeya powołują się przecież właśnie te środowiska LGBT, podając cały czas jakby operując tymi liczbami, które tam były. I prawdopodobnie, gdy przyjdzie do legalizacji pedofilii, dokładnie raport Kinzeya zostanie gdzieś tam z powrotem wyciągnięty. Pewnie tam będzie.
Pani, bo tak jak słucham tego wszystkiego, czy w ogóle jest jakaś szansa skorzystać z porady psychologa, psychoterapeuty, czy w ogóle nie? Czy w ogóle szukać gdzieś tam pomocy? Jakie jest Pani zdanie? Znaczy, czy rozumiem, że to jest kategorycznie nie? Znaczy moje zdanie jest kategorycznie nie, natomiast, znaczy, bo jakby... My jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni już do czegoś, czego jeszcze niedawno w ogóle nie było, tak? Wydaje nam się, no jesteśmy po prostu do tej terapii już tak przywykliśmy, że ona nam powinna pomóc, że to jest jakiś rodzaj, przecież tego jeszcze raptem kilkadziesiąt lat temu w ogóle nie było, a ludzie sobie przecież też radzili, no nie, też jakoś tam cierpieli, też mieli swoje problemy, też... Tak, wiadomo, że tych problemów jest coraz więcej, bo psychologia tworzy jeszcze nowe problemy, tak, które potem trzeba będzie leczyć. Wiedzę psychologiczną, tak, ale nie, tak, ale nie to jakby... Czy połączyć jednak, czy w ogóle... Da się, tylko nikt tego nie zrobił do tej pory. Czyli nie ma szansy, żeby idę do psychologa, on jest wierzący, ale podszyty Freudem albo czymś tam, czyli lepiej do niego nie iść, tak? No, ja bym nie szła. Ryzyk fizyk, tak, no bo rzeczywiście, ja nie mówię, że nie trafimy na kogoś naprawdę wartościowego, kto myśli jakoś inaczej, tak, no nie jestem przekonana, że wszyscy myślą tak samo, bo być może ktoś jest wartościowy, ale to trzeba umieć ocenić, tak, czy ten ktoś myśli takimi kategoriami jak my, tak. No załóżmy, tak, jest osoba wierząca i tak dalej, ale on skończył uczelnię, która bazuje na takich, a nie innych, jak no ja się na tym nie znam, nie zapytam go. Nie wiem, nie mam takiej wiedzy jak pani na przykład, że i będę śledzić tego psychologa, czy on jest podszyty, czy nie. Ale czasem warto się spytać, tak? Jaką on się metodą posługuje, tak? I będzie wiadomo, znaczy nie ma innych metod, więc w zasadzie on zawsze odpowie, że albo właśnie. Czy jednak jest jakaś korzyść z wizyty u psychologa? Czy generalnie. Wie pani, to jest tak jak z manipulacją, tak? Pani się, czy ma pani pójść do sklepu i kupić, no bo po prostu człowiek powinien nauczyć się pewnych, nie ulegać pewnej manipulacji, dlatego między innymi taka jest moja rola, że jakby zwracam na pewne rzeczy uwagę, tak? Na co można zwrócić uwagę, tak? Żeby się nie dać zmanipulować, żeby się nie dać wciągnąć w coś, tak? Ale tak jak te osoby poddawane psychoterapii, które cały czas mówiła, ta lampka mi się zapalała, coś było nie tak. Więc w pewnym momencie, jak za często się lampka zapala, to znaczy, że chyba jest... Tak, ale czasem ona się przestaje zapalać, no, tak? Ona się przestaje zapalać, bo jesteśmy przekonani, że właściwie jest coś takiego jak dysonans poznawczy, tak? To też wynika z badań, na przykład też bardzo cenna rzecz, tak? Bo to też wynika z... Dysonans poznawczy, który jest w ogóle niesamowitym zjawiskiem, bo on działa wszędzie, tak? Czyli na przykład człowiek, tak jak mówimy, człowiek jest wierzący, pójdzie, nauczy się Freuda, kurczę, ma ten dysonans i teraz coś musi z tym zrobić, bo się będzie z tym źle czuł, tak? Więc musi usprawiedliwić w którąś stronę. Albo w tą, albo w tą, tak? Bo tego się nie da połączyć. To, no, jak się na to spojrzy tak od strony tej, to po prostu nie da się połączyć Junga z wiarą chrześcijańską, tak? Ale pani jest zdanie takie, że załóżmy, będąc w jakimś tam kryzysie, lepiej nie iść do psychologa, nie szukać i czy... pójść i węszyć? Moim zdaniem lepiej jest nie iść do psychologa. Nie iść. Czy czytam teraz taką książkę psycholog, która właśnie była wplątana w różne takie rzeczy, załóżmy zagrożenia duchowe i prowadziła swoją działalność psychologiczną. No i właśnie tak jak pani mówi, w momencie nawrócenia ona przecież, nie wiem czy, no, rozumiem, że pani już nie prowadzi jakby działalności. Znaczy ja nie byłam nigdy terapeutą. Tak, czyli... Jakby to już zupełnie z innego, bo żeby być terapeutą, to w ogóle trzeba mieć tam... Ona natomiast jakby po swoim nawróceniu i po swoich uzdrowieniach i tak dalej pisze, że pomaga ludziom teraz, przestrzegając przed jakimiś tam zagrożeniami psychologii. No i okej. Okay, to jest... Czy ja mogę... A mimo wszystko, no przecież studiowała na tym samym skażonym jakimś tam uniwersytecie. No ale nie dała się manipulacji, tak? Nie dała się wkręcić w ten system. Dała się na temat, tak jak pisze w książce, że nawróciła się i teraz dalej pracuje, prawda? Mhm. Ale pracuje, no może z inną świadomością, ale
Mhm. No być może ale po prostu wypracowała sobie jakąś swoją, prawda, taką... Tak, ale właśnie teraz jest osoba, która potrzebuje pomocy jakiejś, prawda, no to... Znaczy ja jestem zdania tak, że pomocy, bo to zależy wszystko też od problemu, tak? Bo my często uzyskujemy, oczywiście jest tak, że osoba, z którą się spotykamy, która z zewnątrz widzi trochę inaczej niż my siebie widzimy, tak? Więc ja nie mówię, że nie jest wartościowy kontakt z drugim człowiekiem, jest na pewno. Ale obojętnie, i może być. No więc często nawet lepiej, jak to jest przyjaciel niż psycholog, tak? Bo nie jest skażony pewnym dociekaniem, jakimś takim, tak? Pewnym doszukiwaniem się, wyszukiwaniem inaczej. Który wierzy w tą rolę świadomości. No chyba. A nie będzie nam wyciągał podświadomość. No więc właśnie o to chodzi, tak. No generalnie taki człowiek, który nie jest jakoś tam, nie ma przygotowania psychologicznego, no myśli bardziej racjonalnie troszkę, tak? Więc jakby. Uważam, że no jeżeli rzeczywiście no badania wykazują, że to nie jest bardziej dużo skuteczne, tak, niż rozmowa z kimkolwiek, tak, to po co się narażać na to, że jeszcze się natrafi na ustawienia hellingerowskie na przykład, bo my nie wiemy, tak, no ludzie nie są informowani, co jest wartościowe, co nie jest, co no są rzeczy mniej szkodliwe, bardziej szkodliwe, no tego jest naprawdę masa. Ja sobie pozwolę powiedzieć do szanownej pani, że ja w zasadzie też o sobie mogę powiedzieć, że jestem skażony. Tylko właśnie, czy dostarczono to, że dostarczono mi pewnych informacji, z którymi ja się od początku nie zgadzałem, nie skreśla mnie samego z wiedzą, jaką uzyskałem. To znaczy, można, jak ja to mówię, zło wykorzystać do dobra, do tworzenia dobra. To, co się poznało, tak jak, nie wiem, ja zalecam osobom, przepraszam za taki przykład abstrakcyjny, osobom, które są antykomunistami, czytać Marksa, tak? Bo jednak poznając zło, wiemy, czego się poniekąd od niego spodziewać, tak? Chociaż tutaj też zło jest względne. I ja uważam tak, że psycholog, tutaj tak jak słusznie pani powiedziała, to zależy wszystko od skali problemu. I ja uważam tak, że człowiek jako istota stadna, istota społeczna, no potrzebuje tego kontaktu, prawda? Potrzebuje powiedzieć drugiej osobie o swoich problemach, o swoich przeżyciach, bo to jest naturalna nasza potrzeba i to można rozwiązać nawet poprzez, patrząc w kontekście duchowym, patrząc na księdza, spowiedź, też załatwia taką naszą naturalną potrzebę powiedzenia o tym, co ciąży u nas. Ten sam problem ma rozwiązywać psycholog czy pedagog, ale w zasadzie nam lepiej jest zresztą się otworzyć przed osobą, którą znamy, tak? Która nas zna. Więc uważam, że tak summa summarum, że lepiej właśnie zwrócić się w kierunku przyjaciela, a najlepiej rodziny, tak? Tak, jak ja mogę powiedzieć. No, oczywiście, może nie zawsze, tak? Bo są problemy, z którymi nie zwrócimy się do kogoś bliskiego. No ale to są rzeczywiście rzadsze problemy. No. Znaczy tak, jedna rzecz, o którą się chciałam zapytać, to czy słyszała pani, znaczy myślę, że na pewno o metodzie 12 kroków, jakby wychodzenia z uzależnień bardziej i tak dalej. Chciałam się zapytać, co pani sądzi tutaj, czy to w ogóle też można jakby podłączyć pod terapię psychologiczną, czy nie? I dlaczego? No bo właśnie to też w środowiskach takich chrześcijańskich, katolickich jest często jakby wspominane i używane jako coś dobrego. To jest używane jako coś bardzo dobrego, bo teraz, bo jest powstał taki program 12 kroków ku pełni życia. Ostatnio właśnie mieliśmy tutaj z Antonim okazję wysłuchać takiej prelekcji na ten temat, jakie to jest korzystne i wspaniałe. No nie jest to katolicki program, na pewno, nie jest. W ogóle 12 kroków, to jest inna historia, bo ja to lubię tak sięgać gdzieś tam do źródeł i sobie wyszukiwać różne historie, jak powstało 12 kroków na przykład. No to było tak, że ten Bill Wilson, Bill W. tak zwany, był alkoholikiem i on był takim alkoholikiem, że długo, długo nie mógł przestać i robił już wszystko, już naprawdę różne rzeczy robił, ale nie mógł. Nie mógł i pewnego dnia spotkał gdzieś tam swojego jakiegoś dawnego znajomka, którego dawno nie widział. Patrzy, a ten nie pije. Mówi, dlaczego ty nie, jak to się stało, że nie pijesz? A nawróciłem się. Przeżyłem
pewne takie doświadczenie religijne, nawróciłem się, od tej pory w ogóle nie piję. No i ten się tak ten bardzo uczepił tego i tak się zainteresował, no, ale on był niewierzący, tak. No. No jakie tu doświadczenie przeżyję? No niewierzący, no nijak, nie? No i zaczął zgłębiać temat, tak? Czy sama wiara, właśnie tak psychologicznie do tego podszedł, czyli czy samo to, że ja w cokolwiek wierzę, to może mi pomóc w tym, że rzucę. No i zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął się interesować psychologią Jamesa, różnymi tam takimi rzeczami. No i cóż się okazało, że przeżył takie doświadczenie. Przeżył któregoś dnia, siedział sobie po prostu tam u siebie w tym i nagle po prostu bum, przeżył. On to opisuje jako takie nagła błogość połączona z poczuciem bardzo bliskiej czyjejś obecności. Że to było takie przejmujące, że on natychmiast przestał pić. Od razu. No i, ale co od tego czasu zainteresował się w międzyczasie oczywiście spirytyzmem, zainteresował się, ponieważ jakby to wszystko było w tym takim nurcie czegoś dziwnego, tak, się poruszał, no i zainteresował się ten, podobno byłby świetnym medium w ogóle na seansach spirytystycznych, pisał tym pismem automatycznym, tak, jeżeli tam mu zadawano pytania, to on tam wpadał w trans i ten. On się związał z jakąś tam, z różnymi środowiskami takimi, protestanckimi, które jakby miały to w swoim repertuarze, coś takiego, że zwracali się do Ducha Świętego o natchnienie i tam pisali różne rzeczy, tak. No i on jakby również tam pisał. I o dziwo nawet się przyznawał, że 12 kroków to on napisał w takim właśnie stanie transu, tak, czyli czegoś. I teraz naprawdę trudno mi jest uwierzyć, żeby Pan Bóg działał w taki sposób, tak, żeby osobę niewierzącą, osobę, która jest wręcz wrogo nastawiona, osobę, która jakby jest spirytystą, okultystą, żeby natchnąć w ten sposób, żeby napisał coś wartościowego dla katolików, tak. Jakby samo to się trochę kłóci, tak, prawda. No i on to napisał jakby ten... Zresztą to bardzo szybko się zaczęło rozpowszechniać, to zostało finansowane w bardzo też ciekawy sposób. Na grunt polski zostało też wprowadzane w bardzo ciekawy sposób, bo to Soros za wszystko płacił, tak? I robił za organizację. No ale akurat te AA wszystkie te, to za to płacił na pewno. I są na to dowody. I zaczęły funkcjonować te poradnie AA. One rzeczywiście bardzo często przy kościołach właśnie, o dziwo. I one zaczęły funkcjonować troszeczkę na zasadzie sekty, tak? Że tam się wprowadzało nowych członków. Znaczy to jest trochę takie sekciarskie, tak? No bo się siedzi w kółku, inni wiedzą o moich problemach, tak? Musi być taka spowiedź publiczna, tak jakby, nie? Że to jest takie wywnętrzenie się, niby się mówi, że anonimowy, ale to przecież tak... No, jest to sekciarskie, tam nawet jeszcze w jednym z tych punktów 12 kroków jest chyba nawet, że trzeba tam, żeby sprowadzić tam następnych członków, tak, że jakoś tak to jest sformułowane. Ja już gdzieś mam te 12 kroków tutaj też, bo też pisałam. Tak, jest któryś tam punkt pod koniec, że tam, żeby przyprowadzać. No i cóż, no i takie jest moje zdanie. Bill Wilson, twórca 12 kroków, nigdy w życiu nie wierzył w Boga, w ogóle nie wierzył w jakąkolwiek... Tak jak tam było u tych protestantów na tym tam wzywaniu Ducha Świętego coś. Tak. To byli jacyś protestanci tacy bardzo, bardzo... To ci uduchowieni tam, to była jakaś szkoła... Średni czy tacy jeszcze znośni jakby. Nie znosi, żadni protestanci. Takich sformułowań, nie? Ale no, są, no ale wie pani pewnie mniej więcej, co mam wiem, nie, no to są duchacze tak zwani, tak, to są ci... Katolicy mogą się dogadać i tacy zupełnie już jakby bardzo zliberalizowani, to miałam na myśli, bez żadnych... Oni tam są zliberalizowani, no tacy charyzmatyczni mocno, tak, czyli to właśnie oni, tacy tam od tych tańców, śmiechów i tych innych, tak, to są te najgorsze takie... Też na przykład bym nie była tak stuprocentowo przekonana, że powiedzmy właśnie u jakichś takich ludzi Bóg jakby na pewno nie może zadziałać w dobry sposób. Oczywiście no, jest zagrożenie, że nie i to na pewno mam na uwadze, ale wydaje mi się, że zagrożenie, że nie, tak samo jest właśnie u na przykład katolików charyzmatycznych, że tak samo jak są te wszystkie jakieś rzeczy, które powiedzmy właśnie robi się we wspólnotach, że to też może być otwieraniem się na pewne zagrożenia. I dokładnie ma pani rację, bo logicznie myśląc tak jest. A tak. Jednak jakieś uzdrowienia się zderzają na przykład wśród charyzmatyków, ale to jest dosyć pani, jakby... Tak, wie pani co... Pani, teraz mówiąc już zupełnie o kwestiach jak już duchowych, nie, jakby nie psychologicznych, że jest to sprawa ogólnie bardzo złożona, ci charyzmatycy, bo rzeczywiście dzieją się jakby dobre rzeczy,
Ale szamani też uzdrawiają przecież, tak? Znaczy, czary to... też jakoś tam działają, odprawia się gusła, coś, to też działa, magia działa. Ale potem się zaczyna dziać w życiu coś złego. Tak, dokładnie. Ale też nie wiemy w jakich, bo my mówimy o owocach, tak? Że gdzieś tam są dobre owoce, tak? I potem poznajemy, bo są dobre owoce. Ale my patrzymy na te owoce tu i teraz. Nie wiadomo, co będzie za jakiś czas, tak? Nie wiadomo, na jednej płaszczyźnie coś może być dobre, na innej może być szkodliwe. Tak, tak. Znam na przykład, powiedzmy, świadectwa ludzi właśnie, którzy, nie wiem, korzystali z usług, załóżmy, jasnowidza, czy bioenergoterapeuty, czy kogoś i mówili, tak, najpierw mi pomogło, ale potem zaczęło być bardzo źle. Natomiast jeśli chodzi o te świadectwa charyzmatyków, no to słyszę dużo dobrych, nie? No okej, okay, może to jest ja, tak, że... Ja tu mogę Panią zapewnić, że ja słyszałam właśnie dokładnie też takie same. Było takie bardzo złe, fajnie, za chwilę było bardzo źle. I o czym to świadczy jeszcze? Że ludzie się uzależniają na przykład od charyzmatyków. Że jeżdżą za takim charyzmatykiem te same osoby cały czas. No jakby im pomogło za pierwszym razem, to już by nie jeździły tak w kółko, tak? Bo że jest cały czas oczekiwanie, że pomogło mi, naładowałem się, jestem w euforii, tak? To jest na zasadzie trochę tam odmiennych stanów świadomości, nie? Jak po narkotykach, jak po jakimś tam... taki rodzaj transu, tak? Wpadam w pewien rodzaj transu, jest mi dobrze, jest mi przyjemnie, tak? Za chwilę to opada. W związku z tym jeszcze raz pójdę i jeszcze raz, tak? Może są, być może są, nigdy nie wiadomo tego, ale znam przypadki, jakby, które jest dokładnie było tak jak przy bioenergoterapii. Szanowne Panie, ja powiem, bo mam bardzo dużą styczność z tymi wspólnotami. Faktycznie tak jest, że tu się muszę zgodzić, że osoby, które raz przyszły i doznały tego uzdrowienia, pocieszenia, otarcia łez, to przychodzą, tak. I to już się nie zamienia nawet w wiarę, to nie jest wiara katolicka, ja tego nie nazwę chrześcijaństwem, bo to jest po prostu, tak, to jest, idzie w stronę sekty, kultu jednostki i to wypada. Jest to rodzaj uzależnienia, tak, bo to jest poszukiwanie właśnie doznań. Tak samo jak się uzależniają ludzie od terapii, tak? Przepraszam. Od terapeuty, od terapii. Jeszcze dokończę. No. I właśnie to jest poszukiwanie doznań, zwłaszcza tych wykraczających poza ludzkie postrzeganie, czyli tych nadprzyrodzonych. Nadzwyczajnego, można, tak, poszukiwanie nadzwyczajnego. I w każdym razie, co chcę powiedzieć? Na pewno się nie mogę zgodzić z tym, nie, może tak jeszcze powiem. Faktycznie, są, my patrzymy na skutki, na owoce właśnie tego, co się stanie, czy to nas uzdrowi. Uważam, że zły także potrafi czynić dobre rzeczy w złym celu. Tak jak jest, nie wiem, tak podam przykład, abstrahując z fizyką, jak z fotokomórką. Nie wiem, światło plus światło daje ciemność, prawda? Prawda, Lucyfer, świadomość Boga, no ale to już zostawię. Chcę powiedzieć tak. Ja osobiście miałem takie doświadczenie, że przybyłem na modlitwy jako taki laik, bo ja się też w dzieciństwie, no miałem takich znajomych, parałem się okultyzmem i tak dalej. Ciekawiło mnie wywoływanie duchów, wydawało mi się to fajne, chociaż rodzina moja od pokoleń jest bardzo katolicka i wierząca. Zresztą też fundowali kościoła, ale to mniejsze. I w każdym razie poszedłem właśnie tam do archidiecezji częstochowskiej i w zasadzie stojąc w kolejce, bo proszę mi wierzyć, że mimo tego, że było masę księży, że się tak wyrażę kolokwialnie, to wszyscy się zwracali do tego, który wiedzieli, że mogą się czegoś spodziewać, tak? Czyli do księdza egzorcysty Włodzimierza Cyrana, który faktycznie, no, trzeba przyznać, zrobił na mnie wrażenie. W momencie, w którym jak poszedłem, w zasadzie powiedział mi całe moje życie, kompletnie mnie nie znając. Powiem tak, później po powrocie do domu, no, zaczęły się dziać cudy i się nie wstydzę tego powiedzieć, bo przez miesiąc bity błagałem rodziców, żeby mi otworzyli swój pokój, żebym mógł spać chociaż u nich na dywanie, bo zaczęło mi stukać od podłogi, zaczęły się kartki same rozwijać i już zacząłem się zastanawiać, czy nie mam choroby psychicznej. I powiem tak, później pojechałem, bo to te msze są co miesiąc, więc pojechałem na następną mszę. Na tej mszy w ogóle też ksiądz, ten egzorcysta, gdzie była zawsze do niego kolejka, znowu wyszedł jak spośród tłumu, prawda? Wyłowił mnie, podszedł i od razu mi powiedział: Boże, uwolnij go od tych złych duchów, które nie pozwalają mu w nocy spać.
proszę sobie wyobrazić, że tak się stało. Że faktycznie już później mogłem spać u siebie spokojnie. I co on mi powiedział? Powiedział mi tak, że zawsze w momencie wtedy, kiedy szatan się jakby... To, że u mnie się działy takie zjawiska, to już jest, świadczy o jego porażce. Ale on mi tak powiedział, że on się boi odkrycia, że jego bardzo cieszy nieświadomość ludzka i to, że w zasadzie my nie postrzegamy go w życiu. W zasadzie wierzymy, ale wątpimy w to, że też jest zło, i które może doprowadzać do takich rzeczy. I proszę sobie jeszcze wyobrazić taką sytuację. Miałem parę ładnych lat temu, zawoziłem dokumenty do liceum z angielskiego. W domu leciała muzyka jeszcze satanistyczna, Vader and God is Dead. I jechałem do liceum, wracając miałem wypadek, potrącił mnie bus jadąc na rowerze. Mam do dzisiaj problemy z kręgami szyjnymi. I w każdym razie proszę sobie wyobrazić, że jak pojechałem na następną mszę, było podczas karygmatu, było powiedziane do wszystkich osób. Pan Bóg podczas właśnie karygmatu księdza egzorcysty Włodzimierza Cyrana powiedział tak: jest pośród nas osoba, którą Pan Bóg ostrzega, bo nie podobała jej się muzyka, której słuchałeś, że to nie jest miłe w oczach boskich, tak to było jakoś ujęte, i Pan Bóg ciebie ostrzegł przez to, co ci się stało, żebyś tego nie czynił. I wie pani, ja wiedziałem, że w zasadzie taka historia nie jest na tyle ogólna, żeby mogła trafiać do wielu jednostek. To było bezpośrednie, jakby czułem uderzenie we mnie. I mogę powiedzieć tak, że pośród wielu wspólnot charyzmatycznych, tak jak mogę śmiało powiedzieć, widziałem cuda, ale i widziałem olbrzymią manipulację ze strony księży, jak i ludzi, którzy siebie nawzajem manipulowali. Bowiem niektórzy chcąc, nie wiem, może uzyskać poklask, trudno mi to ocenić, podchodzili i udawali spoczynek. Jedni księża cieszyli się, no bo w końcu im się udało, a drudzy, na przykład jak ten Włodzimierz Cyran, mówili: uspokój swoje emocje, spokojnie, prawda? I byli księża, którzy, pamiętam, jak podszedłem do jednego, nie chcę przytaczać z imienia, próbował mi fizycznie spoczynek w Duchu Świętym, prawda? Popychając mnie za czoło, ja tak w końcu ocknąłem się i mówię: księdza, o co chodzi? No i w każdym razie, także to były też takie przesady. I dlatego uważam, że jeżeli jest te, załóżmy 10-20%, tej, można powiedzieć, prawdziwej duchowości, tak jak jest w Piśmie Świętym o charyzmatach napisane, to jest właśnie wykorzystywane przez resztę osób do czynienia właśnie do realizowania swoich indywidualnych celów. No i właśnie, i to jest tak: prawda jest w nieprawdzie, a nieprawda jest w prawdzie. Tak mogę to podsumować. Bardzo długie świadectwo i ciekawe. Ja tak myślę, że w tych charyzmatycznych ruchach bardzo dużo się opiera właśnie na tym, że człowiek oczekuje czegoś niezwykłego. I powiem szczerze, że taka historia, jak pan opowiedział, bardzo bym przeraziła. I nie miałabym pewności, skąd pochodzi ta wiedza. Nie miałabym takiej pewności. I zresztą polecam, właśnie tutaj akurat polecam świętego Jana od Krzyża, aby dobrze człowiek nauczył się rozeznawać pewne jakby sprawy, tak? Jan od Krzyża pisał, że Pan Bóg się nie obrazi, jeżeli nie uznamy jakiejś tam cudowności od Niego, tak? Lepiej być zawsze ostrożnym, zawsze. Jeżeli coś takiego by się działo, ja bym się przestraszyła, powiem szczerze. Bo jeżeli ktoś mi mówi moje grzechy, czy moje ten, to brzmi bardzo podejrzanie. Tak, tak, to też to brzmi bardzo podejrzanie i często tak jest, że do egzorcystów ludzie przychodzą i nagle, czy nawet egzorcyści często się skarżą, że mają coś takiego, że szatan im po prostu wymawia ich grzechy, tak? Że to jest, ale to ja nie byłam wcale przekonana, że to, trudno mi jest to ocenić, ale ja bym wolała zachować ostrożność. Wie pani, co mnie przekonało do tego? Jak
ksiądz egzorcysta poprosił, mówi, proszę o zgłoszenie się 6 czy tam 8 silnych mężczyzn. No to ja jako taki nastolatek mówię, ach, zgłoszę się, prawda? I wówczas, gdy się zgłosiłem, jeszcze nie wiedziałem do kogo. Były przeprowadzone egzorcyzmy nad morze, ja wiem, 10-latkiem. Nie miał jeszcze mutacji głosowej, także mówię bardzo cieniutkim głosem. I w każdym razie, co mogę powiedzieć? Trzymałem go tylko za kolano. Kiedy inni, naprawdę zdecydowanie rosłych chłopa, że tak się wyrażę kolokwialnie, trzymało go, ja trzymałem go tylko za kolano. Proszę wierzyć mi na słowo, że podrzucało nas wszystkich. A dziecko mówiło takim głosem, że niemożliwe jest kompletnie fizycznie, żeby osoba bez mutacji głosowej mówiła takim głosem, tak przeraźliwie. I właśnie ksiądz egzorcysta próbował wypędzać z niego demona, który okazał się legionem. Ale to był proces. To był proces. To teraz pan opowiada, tak, ale to jest coś innego, tak, egzorcyzm. Tak. To jest zupełnie co innego. Ale ja mówię, to chyba wszyscy. Ja dokończę, żeby nie było niejasności. Że to ma charyzmat, że ten ksiądz mówię o tym, pani odniosła się w kontekście, że to może być pochodzić z różnych źródeł. A więc ja uznałem, że powołanie się na przykład właśnie owego egzorcyzmu jest swoistym dowodem na to, przeciw komu jest przeprowadzane i za pomocą czyją. Dowodem jest zawsze nawrócenie. Zawsze musi tak, być owocem, owoc. Tak. Egzorcyzmu musi być nawrócenie. No tak. Ale czym innym jest egzorcyzm, czym innym jest posługa takiego uwolnienia charyzmatycznego. To jest zupełnie co innego. Także, a nieprzygotowana osoba na egzorcyzm, która na przykład nie jest w stanie łaski uświęcającej, jest bardzo dużym problemem, bo generalnie egzorcyzmy zeszliśmy na tematy. Trochę inne, ale to jest właśnie to, czego właśnie psychologia nie uwzględnia, tak? Bo część rzeczy, część tych zjawisk, o których mówimy, charyzmatycznych, można wyjaśnić po prostu psychologią rzeczywiście, tak? Że to jest rodzaj oczekiwania, rodzaj podatności na hipnozę. Nie bez powodu na przykład te zjawiska są strasznie podobne do, jak się ogląda czasem w internecie, taką hipnozę sceniczną, tak? Że po prostu wychodzi taki hipnotyzer, on od razu wyłapuje, bo to widać, tak? Które osoby są podatne. Wyciąga je na zewnątrz i one tam robią, chodzą na czworaka, szczekają, coś tam. Rzeczywiście. I tutaj jest dosyć podobny efekt, tak? Jak się patrzy na te charyzmatyczne różne tam posługi, ten święty śmiech tak zwany, czy tam jakieś różne inne takie, bo tego jest masa, co się nazywa. To wszystko z tych wspólnot zielonoświątkowych. I to można wytłumaczyć tym zjawiskiem właśnie takim hipnotycznym, tak? Że to jest wprowadzenie człowieka w jakiś rodzaj transu, tak? Ale są rzeczy, których się po prostu nie da wyjaśnić zwyczajnie, a psychologia na to też nie znajdzie odpowiedzi, bo nie patrzy na to. W ogóle nie bierze pod uwagę jakby tej strony duchowej, tak? Nie bierze się w psychologii na przykład pod uwagę tego, że jesteśmy takimi istotami duchowymi, że na przykład podlegamy pokusom szatańskim, tak? A to znaczy, no, pomijając ten aspekt, tak, też trudno jest zrozumieć niektóre działania człowieka, tak? Czy to, że bez łaski człowiek jest bardzo słaby, tak? Że upada bez